Forum Rozwoju Mazowsza to jest platforma wymiany myśli i doświadczeń, także na temat sposobu zarządzania firmami. Ze mną goście, Joanna Średnicka, pracownia gier szkoleniowych, współwłaścicielka i prezeska pracowni, i Mirek Nowosielski, Santander Bank Polska, dyrektor do spraw transformacji strategicznej. Najbardziej mnie ciekawi, jak się zmienia model zarządzania firmami. Choćby od tego czasu, kiedy jesteśmy w Unii, w ciągu 15 lat, jak z Twoich obserwacji, jak się zmienia model zarządzania firmą w Polsce? Wiesz co, no właśnie mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję, no i niestety cię rozczaruję, nie mamy jednoznacznych konkluzji. To znaczy, znajdziesz w Polsce wszystko. Jesteśmy dużym, rozwijającym się, zmieniającym się krajem i możemy mówić o pewnych trendach, ale to też bardzo zależy, z kim rozmawiasz i czy mówimy o dużej międzynarodowej organizacji, która podlega nieuchronnie wpływom zachodnich modeli zarządzania, czy na przykład o polskiej firmie właścicielskiej, gdzie te zmiany mogą zajść albo bardzo szybko, jeśli właściciel, lider ma taki pomysł, taką ideę i charyzmę, żeby zmienić sposób zarządzania z bardziej tradycyjnego, takiego powiedzmy, no tradycyjnego, tak to nazwijmy, do bardziej nowoczesnych sposobów, a może to przebiegać znacznie wolniej, organicznie, gdzie spotkasz naprawdę mroczne miejsca w Polsce, gdzie wciąż się zarządza na zasadzie dziel i rządź. Da się powiedzieć, gdzie jesteśmy na tej osi między turkusem, czyli współodpowiedzialnością, a folwarkiem, czyli poddaństwem pracownika? Pewnie najwygodniej by było powiedzieć, że gdzieś po środku, ale pewnie tak nie jest, bo gdzieś jesteśmy. I tak jak mówię, nie doszliśmy do jednoznacznych wniosków. Ja jestem optymistką i myślę, że jesteśmy o wiele bliżej takich demokratycznych, stawiających na pracownika form niż gdzieś w tym mrocznym folwarku. Mirku, Biuro Transformacji Strategicznych, transformacja strategiczna banku, z czego w co? No właśnie, no, my zajmujemy się różnymi zmianami. Ogólnie zajmujemy się zmianą, czyli jest, obserwujemy stan obecny i zastanawiamy się, co moglibyśmy zrobić lepiej, żeby poprawić model działania, efektywność, i wtedy przychodzą nowe modele pracy na przykład. To, co mogę powiedzieć z perspektywy dużej korporacji, to na pewno jest duża chęć do przyjmowania tego, co nowe z rynku. W sensie mam na myśli tutaj właśnie modele pracy, chociażby zwinne modele pracy, gdzie staramy się jednak odejść od modelu hierarchicznego właśnie na rzecz bardziej swobodnej wymiany informacji w organizacji, na samoorganizujących się zespołach. Czyli coś, co bardziej pozwala i deleguje odpowiedzialność ludziom. Jak takich ludzi znajdować, jak takich ludzi uczyć, ludzi odpowiedzialnych, ludzi, którzy przejmą odpowiedzialność, skąd ich brać? No, z rynku pracy najlepiej. I wiesz co, ja myślę sobie, że najważniejszy w takim procesie, czy to uczenia się, czy szukania ludzi, jest ważne ich nastawienie, mindset. Czy są gotowi na to, żeby spróbować czegoś nowego, czegoś może nie szablonowego? I to jest jakby podstawa, bo całej reszty możemy się nauczyć. Dzisiaj mamy dostęp do wiedzy nieograniczony, więc jakby to nie jest jakby przewaga. Przewagą jest jednak elastyczne myślenie i umiejętność adaptacji, inspekcji, adaptacji. To jest szalenie ważne dzisiaj. A skąd brać przywódców, liderów? Jacy oni powinni być? No Boże, cóż za pytanie. Wiesz co, no ja jestem z tej szkoły, która mówi, że to nie jest coś, z czym się rodzisz. Znaczy musisz mieć pewnie jakiś gen, który cię popycha w tym kierunku, żeby stać się liderem, ale to jest ciężka praca, trening, przede wszystkim taki samorozwojowy i nastawienie na ciągłe doskonalenie. I chyba nigdy nie poprzestanie w rozwoju. To jest coś, co wszyscy liderzy powtarzają, że jak przestajesz się uczyć, to przestajesz być liderem, bo świat zmienia się tak szybko, ludzie się zmieniają tak szybko, rzeczywistość zmienia się tak szybko, że jak przestajesz się uczyć, kończy się twoja funkcja liderska. Uczyć się, dawać ludziom odpowiedzialność, zmieniać, dopasowywać się do ciągłej zmiany, ale samemu być jej częścią. To wnioski z dyskusji o tym, jak zarządzać firmą. 10. jubileuszowe Forum Rozwoju Mazowsza. Dziękuję.